Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. It is Saint Paul de France. Kultowe miejsce we Francji. Średniowieczne miasteczko. Mekka wielkich francuskich artystów. Miasto okalane potężnymi murami. Powstały w średniowieczu. W czasach króla Franciszka I. Chodzimy do tego starego miasta Saint-Paul-de-France. Ulice miasta wyłożone są taką misterną mozaiką z kamyczków rzecznych. Piękne zakamarki, pełne kwiatów, pełne sklepików, galerii. To autentyczna Mekka malarzy francuskich. Centrum miasteczka, taka to stara, średniowieczna fontanna. Aha. Przyjeżdżaliśmy do Saint-Paul-de-France. Padało, teraz jak na złość. W pobliżu miejskich murów stary cmentarz. Ponoć znajduje się tutaj nagrobek Marka Chagalla. Wiecie, jak to było tylko Saint Paul de France. Mieszkał i podobno umarł Witold Gombrowicz. Chociaż nikt tutaj nie znalazł był jego nagrobka. Okoliczne wzgórza. Ale proszę pani, tam pani mi zaburza komentarz. No. Zasnute gęstą mgłą, która spływa ze wzgórz w postaci pierzastych obłoków. Ale jaj. Tu właśnie został pochowany Marc Chagall. Nie znam jego biografii, no wygląda na to, że był Żydem, bo poświadczył ułożonych na nagrobku kamieniach. To na grobach żydowskich są kamienie. Przed chwilą zauważyłem błękitne łachy na gęsto zasnutym chmurami niebie. Chyba się przeciera. Po tych murach, które zbudował jeszcze król Franciszek I, można odbyć krótki spacer. Zapuściliśmy się w jakieś wiekowe zakamarki. Sklepiki w miasteczku są absolutnie luksusowe. Przepiękne, ale i ceny tu są dla bogatych Europejczyków. A my się do nich jeszcze niestety nie zaliczamy. Jeszcze z 50 lat. Lepik z materiałami dla kart.
Bogu. Akant. Galerie malarstwa. Antonio Villanova namalował tę bohomazę. Kościółek, centrum tego uroczego miasteczka. Ratusz historyczny. Nareszcie wyjrzało słoneczko i od razu inaczej w tych starych murach gra swoją symfonię. Prowansyjskie światło. Igunia, ale waleć jej poetstwo, prawda? Nie opuściliśmy już stare mury, szliśmy przed miasto. Z tej strony, wśród okalających drzew, boisko do gry petonga, najbardziej popularną grę w kule, którą uprawiają Francuzi. A w oddali oberża pod Złotym Gołębiem. Najsłynniejsze miejsce w Saint-Paul-de-Vence. Właściciel tej oberży przyjmował od wielkich malarzy zapłacie obrazy i przez lata utworzył ogromną, bezcenną kolekcję dzieł Picassa, Chagalla i innych. Mimo niepozornego wyglądu jest to piekielnie droga restauracja. Wycieczek tu nie wpuszczają, ale na kolację można przyjść, tylko że trzeba mieć wypchany portfel. Jedyny widziałem pomnik kciuka. Przez okno udało się sfilmować fragment restauracji Kolumbii. Colombo. Rzeczywiście ściany obwieszone są przepięknymi dziurami. I oto mamy grę pétanque, czyli po francusku w boule, grę, która pochłania
przeważni Francuzów w średnim wieku. Potrafią godzinami rzucać te kulki. Gra polega na tym, że w centrum pola ustawia się małą kulkę i taką żółtą i należy dużymi kulami rzucić jak najbliżej tamtej. To jest centrum placu gry, ta żółta kulka. Wspaniały wynik. Oni podobno się bardzo cieszą, jak się ich pokazuje przy tej grze. Na tym polega setność życia Francuzów. Wino, gęsie wątróbki, tłusta dieta i spokojne, bezstresowe życie, upływające na graniu w kulki. A dlaczego kobiety nie grają w kulki? Bo któż by ugotował obiad? Tak właśnie tłumaczą to Francuzi. A właśnie jesteśmy w kolejnym mieście, gnieździe na naszej trasie po Prowansji. To Biot, stolica rzemieślników wytwarzających ponad piękne wyroby ze szkła. Ze szkła bąbelkowego, wielobarwnego. Jak się pani ładnie do warsztatu muzeum można obejrzeć wyroby, jakie tutaj powstały.
te warzywa również szklane. I oto znaleźliśmy się wśród zabudowy tego średniowiecznego miasteczka Biot. W starym mieście kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Różańcowej. No doskonale słyszę. Nawet francuski kocur. To róż na każdym zakręcie, w każdej uliczce. Zakłady i sklepy sprzedające piękne szkła. Centrum miasteczka, taki mozaikowy plan. Biot. Just 10 euro. No odnie wtedy. One full package. Ale wcale odśle, mam. Ze starego Biot udajemy się w kierunku wybrzeża do miejscowości Antibes, gdzie zobaczymy Muzeum Pablo Picasso. Przy murach cmentarz. Francuzi ponoć nie przywiązują wielkiej uwagi do wystroju swoich
nagrobków swoich krewnych. Okoliczne wzgórza porasta, piękna zieleń. W nią wkomponowane są